Dzień dobry. Dzisiaj jak na mnie, to dosyć nietypowy temat. Opowiem o tym, co ostatnio kupiłem, dlaczego kupiłem i co to jest. Ściągnąłem sobie bezpośrednio z Chin poprzez stronę producenta IGP Sport taki oto licznik rowerowy. To jest stosunkowo nowy produkt tej firmy na rynku. Pojawił się na początku października. Licznik nazywa się IGS50E. No i wyposażony jest w GPS. Z rejestracją śladu. Nie ma natomiast możliwości wgrania wcześniej zarejestrowanej trasy i jazdy po tak wyznaczonej trasie. No cóż, jest to dosyć jest to bardzo fajne urządzenie. Działa w standardzie ANT Plus i współpracuje z czujnikami, także obsługującymi ten standard. Za chwilę go pokażę i opowiem o nim więcej. Do licznika dokupiłem sobie jeszcze parę zabawek i są to. To jest bodajże tak. To jest czujnik prędkości. Bezprzewodowy czujnik prędkości. Podobno działa w dwóch zakresach, w dwóch standardach komunikacji bezprzewodowej, zarówno w ANT Plus, jak i w Bluetooth. Prawdę mówiąc, nie próbowałem specjalnie usilnie łączyć się z nim po Bluetooth, natomiast po ANT Plus wydaje mi się, że działa bez zarzutu, bo łączy się z licznikiem. To jest czujnik, no to, że bezprzewodowy, to już chyba powiedziałem, natomiast nie wymaga dodatkowego magnesu, czyli prawdopodobnie w środku wbudowany jest jakiś jeszcze czujnik, strzelam, że akcelerometr, który wyczuwa zmiany obrotu. Dobra. Dokupiłem sobie do tego jeszcze czujnik kadencji, również bezprzewodowy, działający na bardzo podobnej zasadzie. Znowu nie wymaga magnesu. Za chwilę go też pokażę. Założyłem go na ramię korby i znowu wydaje mi się, że do tej pory udawało mi się z nim kontaktować tylko po ANT+. Po Bluetooth jeszcze nie znalazłem chyba aplikacji, która by potrafiła się z nim dogadać. Co jeszcze? Do tego jeszcze dokupiłem sobie czujnik tętna, który rozmawia i po ANT Plusie, i po Bluetooth, i tym razem udało mi się połączyć w obu standardach, ponieważ aplikacja Endomondo potrafi rozmawiać po Bluetooth z tym czujnikiem. Za chwilę też go pokażę, jak on wygląda. No to jest taki czujnik zakładany w dosyć tradycyjny sposób. Do niego dołączony jest pas i zakłada się go na klatkę piersiową, trochę poniżej piersi. Za chwilę go pokażę. I wreszcie uchwyt. Uchwyt do czujnika. Też za chwilę go pokażę. Tu go trochę widać. Pozwala zaoszczędzić miejsce na kierownicy. Do samego czujnika zostały dołączone zestaw odpowiednich gumek i nie tylko. W ogóle sposób zapakowania i wyposażenia tych rzeczy jest bez zarzutu. Może tam jakieś drobne wpadki językowe, nieodpowiednio użyte słowo. No ale proszę zwrócić uwagę, do tego uchwytu został nawet dołączony klucz imbusowy. Pomimo, że uchwyt wyposażony jest chyba tylko w jedną śrubkę, to też za chwilę pokażę. To przejdę do szczegółów, zaczynając od tego, co mam na stole. No, na stole mam w tej chwili wspomniany już czujnik tętna, tak on wygląda. Producent zaleca, żeby lekko zwilżyć powierzchnię przed przyłożeniem do ciała. Nie ma żadnego światełka, przycisku, nic. Wszystko, co jest na samym czujniku, to też niezbyt może to zaskakujące. Strona lewa, strona prawa i miejsce na
na baterie. Wszystkie czujniki wyposażone są w ten sam rodzaj baterii CR2032, co jest moim zdaniem zaletą. No ideał to byłby jeszcze jakiś akumulatorek, no ale to ze względu na miejsce nie bardzo byłoby jak go zmieścić. Licznik natomiast ma wbudowany akumulator. No i cóż, standard. Pasek z regulacją zakładany na klatkę piersiową. Spróbujemy go za chwilę obudzić i pokazać, jak też trochę przynajmniej jak się zachowuje. Ten czujnik podejrzewam, że też jest wyposażony w akcelerometr, przynajmniej tak jest napisane, że po bezczynności, po odłożeniu go przestaje zużywać energię, natomiast po poruszaniu nim budzi się i zaczyna wyszukiwać sobie w otoczeniu rozmówców. To teraz sam licznik. O nim powiem najwięcej. Licznik znowu jest dwuzakresowy. Aha, właśnie, on rozmawia po Bluetooth z otoczeniem. Istnieje możliwość wyciągania z niego informacji po Bluetooth, ale akurat ta funkcja działa źle. Także do wyciągania danych, jeżeli pliki są większe niż, a ten próg jest bardzo nisko, tylko najmniejsze pliki udawało mi się wyciągnąć drogą bezprzewodową, zgrać z licznika na smartfon. Jeśli tylko są większe, no to zostaje kabelek USB. Kabelek ten pełni dwie funkcje. Pozwala na naładowanie akumulatora samego licznika, jak i właśnie na zgrywanie danych. Trochę żałuję, że jest to pełen standard USB, to znaczy z jednej strony końcówka USB i z drugiej USB. Przyzwyczaiłem się przez używanie telefonu Apple do ich wtyku, który ma tę bardzo ważną zaletę, że nie trzeba obserwować polaryzacji. I coś mi mówi, że to złącze się po jakimś czasie wyrobi. Wygląda na dosyć delikatne. Jednak tu wyższość Apple'a, myśli Apple'a, pomimo że ich rozwiązanie nie jest standardowe, nie jest zgodne ze standardem USB, no to kogo to obchodzi? Na dobrą sprawę liczy się użyteczność. No, także z części ruchomych to tyle. To jest taka gumka zabezpieczająca ten port. Kabelek był dołączony do licznika. Sam licznik jest bardzo prosty w obsłudze. Teraz go włączam. No i po paru sekundach przechodzi w ten stan gotowości. U góry pokazuje godzinę, temperaturę i parę innych wskazań. Przede wszystkim w tej chwili widoczna jest prędkość. Pokazuje też procent zmian. To dotyczy bodajże wysokości, czas, odległość. No i to jest ten pierwszy ekran. Na pierwszym ekranie pojawia się też kadencja. Jak tylko uruchomimy licznik kadencji, czujnik kadencji, przepraszam, to też będzie widoczne jego wskazanie. W lewym górnym rogu w tej chwili jest taka malutka ikonka przekreślony okrąg. On sygnalizuje, że nie ma w tej chwili łączności z satelitami. Tu od razu komentarz, z satelitami łączy się bardzo szybko i sprawnie, natomiast brak szczegółowych informacji, ile jest to satelitów na przykład. No jestem trochę rozpuszczony przez turystyczny odbiornik GPS Garmina, gdzie te informacje są dostępne. No tutaj ekran jest dosyć duży, licznik też nie należy do najmniejszych, ale bez przesady. Zadbano, myślę, o prawidłowe proporcje. Moim zdaniem są one zbliżone do ideału, jakiego bym oczekiwał. Licznik znowu ma wbudowany prawdopodobnie akcelerometr oraz światłomierz. Jeżeli jest ciemno, to włącza się podświetlenie, tak jak w tej chwili. W tej chwili podświetlenie jest włączone. Jeśli pozostaje w bezruchu, to się wyłącza. I ta funkcja się uaktywnia bodajże po 5 minutach. No dobra, to ile mamy ekranów? Mamy tak, ten pierwszy ekran podstawowy, który wyświetlił się nam zaraz po włączeniu zasilania. Drugi ekran pokazuje średnią, między innymi.
i parę innych wskazań, między innymi wysokość. AST, to prawdę mówiąc nie pamiętam. Zaraz zajrzę do... Zresztą pokażę podręcznik użytkownika, który też jest całkiem zgrabnie przygotowany. Kolejny ekran to wartość maksymalna. W tym wypadku chyba prędkości. Wskazanie z odometru, czyli chyba z czujnika prędkości. I w jaki sposób wyliczona liczba zużytych kalorii. I wróciliśmy do ekranu podstawowego. I to już jest wszystko. Czyli mamy do dyspozycji całe trzy ekrany. I według mnie to jest zaleta. Wiem, że w rozwiązaniach konkurencji dostępnych jest bardzo dużo różnych parametrów chwilowych, średnich. Mi one są tak na dobrą sprawę niepotrzebne. Wszystko, co potrzebuję do szczęścia, mam na wyświetlaczu. No i chyba tyle. Za chwilę będę próbował połączyć je z czujnikami. Przy tej okazji pokażę trochę konfiguracji tego licznika. Tu jeszcze z istotnych rzeczy, bo do tej pory obsługiwałem tylko ten przycisk. Pojedyncze naciskanie go powoduje przechodzenie pomiędzy ekranami. Gdybym przycisnął go dłużej, co mam w planie za chwilę pokazać, to uruchamia się menu konfiguracyjne. I to tyle o tym przycisku. Ten środkowy przycisk powoduje, umożliwia wybór opcji konfiguracyjnych, a ten lewy służy do rozpoczynania rejestracji. O, w tej chwili wyświetliła się ikonka trójkącika, zaczął rejestrować, i do zatrzymywania. Wyświetla się symbol pauzy, znany ze sprzętu radiowo-telewizyjnego, powiedzmy. No i cóż. No i teraz parę słów jeszcze instrukcji do samego licznika. Ona już mi się trochę sfatygowała, pomimo że ma zaledwie kilka dni. Całość przygotowana w języku angielskim. Bardzo sprawnie opisana. Każda ikona. No, przejrzyste, czytelne obrazki. Tu pokazane jest między innymi sposób montażu. Za pomocą dostarczonych gumek i uchwytu, albo tego dodatkowego uchwytu, który kupiłem. Trochę informacji o bateriach, trochę o podświetleniu. Ja część tych informacji powtórzę w artykule na temat tego licznika. Teraz chciałem po prostu przewinąć i pokazać, jakie mamy możliwości konfiguracyjne. Więc mamy tak. Wybór czujnika prędkości i kadencji, to jest E1. E2 to jest ustawienie obwodu koła, czy tam średnicy chyba. Dołączone są stosowne tabele. To ustawienie jest pamiętane, natomiast w zasadzie po każdym włączeniu czujnika trzeba wyszukać czujniki, które są w zasięgu. Co jeszcze jest? Ustawienie przesunięcia lokalnej strefy czasowej względem uniwersalnego czasu ziemskiego. To się przydaje prawdopodobnie przy obróbce danych z GPS-u. Nie przekłamywać za mocno czasu. I wreszcie wybór jednostek pomiarowych, czy mają być to kilometry, czy mile na godzinę. Parę słów o łączeniu się ze smartfonem i parę słów o ładowaniu plików na portale. I to o tym też napiszę więcej w artykule. Bardzo fajny jest portal przygotowany przez producenta. Znowu, są drobne niedociągnięcia językowe, ale dla mnie liczy się przede wszystkim funkcjonalność, a ta na poziomie moim, czyli hobbysty, no jest bardzo poprawna. By nie powiedzieć, że wyróżnia znowu ten produkt. Starannie dobrane kolory, ładnie to wygląda po prostu estetycznie. No i tyle. Parę danych jeszcze na samym liczniku. O, i tu możemy wrócić i się dowiedzieć, co to była za wartość AST, Total Ascent, czyli całkowity wzniosek, powiedzmy w dowolnym tłumaczeniu.
Okej. Producent marka to IGP Sport, natomiast producent to Wuhan Kiwu Technology. Mam nadzieję, że nie skaleczyłem za mocno nazwy. I to w pierwszej części opowieści o tym zestawie, który nabyłem tyle. Teraz przerwa.